You ready to try? Oh, oh no! And Soda gonna get the first game here! Okay. Okay! Ladies and gentlemen, Super Akuma is gonna be your European Tekken Cup champion! Nie nam oceniać, moi drodzy, nam za to oceniać walkę. King wchodzi na arenę, no i oczywiście wita się zaraz ze wszystkimi, tak? On już podnosi rękę w gestii zwycięstwa. To jest ulubieniec publiczności, no i oczywiście Kunimitsu. No i zobaczymy, czy Jaskarnet, czy Patty. Startujemy, moi drodzy, dwa pierwsze ciosy na konto Kunimitsu, ale wszystko zablokowane. Już maska spadła po pierwszym ciosie. No słuchaj, Kuni bez maski, niektórzy mówią, że już im się tak nie podoba, inni mówią, że podoba się jeszcze bardziej. Tak czy inaczej obrażenia są zadawane i zwróćcie uwagę, że do tej pory wszystkie obrażenia to były tak zwane połki, czyli lekkie uderzenia, ale budujące mimo wszystko przewagę. Tak, no a teraz widzimy bardzo ładne kombo z doprowadzeniem do ściany i jeszcze udało się tam troszeczkę tych obrażeń zadać, więc Batty jest na rejdżu. Dobre wyrwanie z rzutu, ale poprawka drugi. Rzut, to jest mind game, którego nikt nie zgadnie. Tak zwany giant swing, który nie został zrolowany na koniec, przez co zabrał więcej damage'u, ale rage art od Kunimitsu kończy tą rundę. No, co prawda był to rage drive, no ale niech ci będzie. A powiedziałem art? Tak. Jest tak ładny, że wygląda jak art, to chyba tylko i wyłącznie dlatego tak powiedziałem. My jesteśmy oczywiście w rundzie numer 2. Dobry interrupt, czyli przerwanie akcji przeciwnika ze strony Kinga, ale Kunimitsu, zobaczcie jak dopycha do ściany. Będzie potężny damage, 50% prawie zniknęło w tym jednym juglu. Czy będzie to końcóweczka, czy będą jakieś lowy, czy Batty jeszcze wróci? Na razie wyrwanie z rzutu, póki co u Jaskarneta. Oj, nie wyczekał ten Batty tego ostatniego ciosu. No i oczywiście dobijamy, no i mamy 2-0 dla Kunimitsu. Tak jest, szybki słowniczek, który może wam się przydać. Często, kiedy mówimy o dobijaniu na ziemi, używamy słowa... Oki, zeme. Oki albo oki zeme, to jest albo właśnie... Albo okezumi, oczywiście... jak to mówią niektórzy sławni komentatorzy. Ale to w Ameryce. Jest to oczywiście z japońskiego wzięte hasło, gdzie Japończycy tak określają sztukę dobijania na ziemi, ale my tą sztuce, zobacz, na sztuce, o, zobacz na sztukę zabierania damage'u. Sztuka kręcenia bączków, 4 bączki zakręcone Kunimitsu i pierwsza walka wygrana przez Jaskarnet. Dość pewnie to wziął. Tak, no ale też oczywiście nie zapominajmy o tym, że hitboxy również mają znaczenie od wielkości postaci. Czy postać jest niska, wysoka, szeroka, chuda, gruba. Także dokładnie, tak, bardzo dużo czynników ma wpływ na to, czy nasze kombo się powiedzie, czy nie. No ale my oczywiście jesteśmy... idziemy na Infinite Azure, czyli mapę bez ścian. Nie dziwi mnie, że Batty wybrał właśnie tą arenę, ponieważ jeżeli chodzi o fundamentalsy, czyli fundamenty bijatek i Tekena szczególnie, Batty jest tutaj naprawdę bardzo dobry. Tak, no i teraz mamy cios na counterkicie i być może będzie Shining Wizard. Nie, jest typowy unblock od Kinga. No i właśnie, Batty przejmuje trochę inicjatywy w tej walce póki co. Dla niego oczywiście dobrze, no bo to 3-0 w poprzedniej walce. No, na pewno dało do myślenia. Jak najbardziej, Batty musi teraz się skupić i złapać tak zwane momentum. Obydwie postaci na rejżu, to będzie zablokowane? Nie, wchodzi! To było prosto w cios, no i King mówi, w tą stronę lecimy i 1-0 dla Battiego. Tak jest, spuszczamy bombę, aczkolwiek to jezioro jest bardzo, ale to bardzo płytkie, więc musiało boleć. Oj, musiało, chociaż teraz hop kolano tak zwane, no i lecimy z kombosem. Shining Wizard, czyli rzut z powietrza. I kolejny rzut. No. Mix up, czyli rzut w rzut. U Kinga jak najbardziej, tak nie zapominajmy, że King jest grapplerem, czyli postacią, która lubi łapać i oczywiście te rzuty ma i dodatkowo mamy spustowane. Proszę bardzo, Batty z pierwszym perfektem, więc po pierwszej walce dużo informacji zdołał Batty zebrać. Czy będzie multiparts? Pierwsze będzie, łamanie, że będzie. Drugie i czy zobaczymy bridge? Czy będzie most? Nie. Nie. Nic z tego. Ale no póki co i tak sporo tych obrażeń zostało zadanych, więc to Batty przejął inicjatywę, chociaż teraz Jaskarnet na pewno mocno odpowie. Tak zwane DF2. Ładnie sobie przygotował ten drobny setup Jaskarnet. No właśnie, Batty jest tuż przed rejżem. To jest oczywiście też istotna sprawa z punktu widzenia rozgrywek, zwłaszcza turniejowych. Jeżeli możemy zostawić przeciwnika przed rejżem,
i wtedy spróbować dokończyć dzieła, to staramy się to robić, bo Rage dodaje obrażenie, chociaż teraz Rage Drive zagrany, ale zablokowany i Shiny Wizard również wyrwany, no i Jaskarnet jeszcze nawiązuje walkę. Mamy 2-1 dla Batiego, ale faktycznie jest Jaskarnet na tablicy. Zobaczmy, jak dalej potoczy się ta walka. Na razie krótkie połki, delikatne stringi są rzucane. Tak, no teraz połkują się nawzajem, ale jest kolano w plecy, ale to właśnie. Właśnie o tym wspominaliśmy. Bardzo dziwne hitboxy są w plecy u wszystkich postaci. No i Bati nie był w stanie dokończyć. Teraz dobrze kuta Jaskarnet i wyrównuje stan spotkania. I przy okazji match point dla niego. Dokładnie, jeżeli Jaskarnet wygra kolejną rundę, wygrywa również mecz. Co za tym idzie, Bati spadnie do drabinki przegranych. A Jaskarnet zmierzy się z Freezenem, chociaż to jeszcze nie koniec. Aczkolwiek Jaskarnet na razie świetnie to wszystko przeczytał. No i Bati będzie w potężnych tarapatach. Co prawda Rage jest włączony, ale czy to pomoże? Jest Giant Swing wyrwany, łapy precz. Nie będzie takiego rzucania w tym momencie. Próba wyrzucenia przeciwnika w powietrze, ale wchodzimy w rzut od Kinga. Jesteśmy odwróceni plecami. I rzut ponownie. Przewiduje drive'a. Jeszcze jeden Rage Drive! 1-1, dwa rzuty plus Rage Drive i Bati wyrównuje stan spotkania. Zupełnie innego, czego nie spodziewa się przeciwnik, a to dało mu wygraną. Tak, ale co mnie ciekawi, to właśnie fakt, że jest po prostu rematch, że Jaskarnet nie wziął sobie planszy ze ścianami. No, ale może zobaczcie. Się pośpieszył, może to był stres, ale koniec końców mapa wybrana, nic z tym już nie zrobimy. Bardzo podobna wartość KP, ale Jaskarnet jeszcze nie skończy, jeszcze zostawi Kinga przy życiu. Jeszcze, dobra, jeszcze troszeczkę braknie, ale w ślisk kończący pierwszą rundę trzeciej walki. Przechodzimy do rundy numer 2. Dobre obejście, podcięcie, opcja w plecy, niestety nie wyszło, ale rzut, tak zwany teleport. Tam wciąż ten hitbox postaci istnieje. Istnieje i co prawda jest w powietrzu wtedy postać, chociaż teraz zobaczmy, Bati trochę skraca to combo, no ale właśnie, jest podejście i chyba Jaskarnet znowu spodziewał się rzutu, a tu proszę bardzo, inna zagrywka, no i remis. 1-1, moi drodzy, startujemy. Runda numer 3. Na początku stop i jest tak zwany clash, czyli moment, kiedy obydwie postaci wymieniają się ciosem i nikt tak naprawdę nie ma przewagi. Próba rzutu, minięcie. Była śruba zagrana, ale wszystko ładnie poblokowane. Teraz Jaskarnet próbuje tutaj wypokować. Jest powalenie, również rzuca kunajem Kunimitsu, ale póki co nie mamy większych obrażeń. Prawie 50% HP ściągnięte, próba rzutu, kolejne delikatne stringi. Jest Giant Swing, nie wyrwany. No ale trzeba będzie zrolować, bo inaczej będą potężne obrażenia. Dobrze udało się zrolować, teraz dobry blok i to jest koniec rundy, jeżeli Bati nie dropnie. Nie dropnie, bo jest oczywiście Rage Art, czyli efektowne zakończenie tej rundy. I wiemy w tą stronę już... idziemy. Tak jest, w tą stronę. Spuszczamy bombę i powiem szczerze, że kręgosłup Kunimitsu, on nie jest już w najlepszym stanie. No, tym razem match point dla Batiego i zobaczmy, była próba rzutu i to też był clash, co było bardzo fajnie widać. Dwa rzuty zagrane w tym samym momencie splaszowały się i postacie się rozeszły. Animacja, którą bardzo rzadko widać, ale to jest taka mała cieszynka dla nas. DF2 rzucone, DF2, czyli ta wybitka, którą widzieliście od Kunimitsu. Idziemy z damage'em, ale King będzie jeszcze przy życiu, jednak Jaskarnet ma szansę na skończenie tej rundy bardzo szybko. Z drugiej strony Bati jeszcze będzie chciał wrócić, ale nie będzie mu to dane. Tak, kolejna próba rzutu, ale tym razem Jaskarnet przeczytał dokładnie zamiary przeciwnika. I teraz hop kolano od Kunimitsu, więc Jaskarnet zaczyna od razu na grubo. Tak jest, dochodzimy teraz do sytuacji, którą nazywamy Double Luigi, czyli mamy 1-1 w walkach i 2-2 w rundach. To jest tak zwany sudden death, czyli nagła śmierć. Ten, kto wygra jedną rundę, wygrywa również spotkanie. Na razie wyrwany Giant Swing, także póki co Jaskarnet przytomnie wyrywa się z tych rzutów, chociaż teraz jest szansa, ale Jaskarnet pomylił się. Szkoda, że to dropnął, bo to prawie skończyłoby tą rundę. Giant Swing, czy będzie roll? Jest, znowu paski HP wyrównane. 21 sekund na zegarze, to jest końcówka. Próba wejścia w hit throw, delayed hop kick, nie wszedł. Tak, Bati jest znany oczywiście z robienia tych delay hopkików, ale zobacz. I dwa razy wybitka, no i to może być właściwie koniec. Nam zostanie kilka sekund, jeszcze 5 sekund. No i czy będzie tutaj coś się Bati w stanie zrobić? Raczej chyba już nie. Zablokowany ten bar. No i Jaskarnet wygrywa.